Jakie inwestycje władze Tczewa będą realizować na prośbę mieszkańców? Urząd Miasta ogłosił wyniki głosowania na projekty budżetu obywatelskiego. W tym roku budżet obywatelski Urząd Miasta realizuje po raz drugi. Na nieduże inwestycje infrastrukturalne zarezerwowano milion złotych, a miasto podzielono na osiem okręgów. Po weryfikacji dopuszczono 51 zgłoszonych przez mieszkańców projektów. Blisko miesiąc trwało głosowanie. Znamy już wyniki. Małgorzata Mykowska, rzecznik Urzędu Miasta, podaje ogólne statystyki. Głosów złożono około 11,5 tysiąca. Z czego no ponad tysiąc okazało się głosami nieważnymi, ale i tak jest to duża liczba, ponieważ no zdecydowanie powyżej 10 tysięcy głosów oddali mieszkańcy miasta. Czycianie mieli do wyboru dwie formy głosowania. Po raz pierwszy pojawiła się możliwość zagłosowania przez internet. Sporo osób zagłosowało, skorzystało z tej formy głosowania, natomiast zdecydowana większość oddała głosy w tradycyjnej formie papierowej. Do realizacji przyjęto 20. Projektów. Są przeróżne. Najwięcej związanych z infrastrukturą rekreacyjną, place zabaw, boiska, siłownie pod chmurką. Były też prośby o remonty chodników, porządkowanie skwerów, skarb, podwórek, montaż oświetlenia. Akceptację społeczną uzyskały nawet niektóre specjalne zadania, jak na przykład uzupełnienie placu zabaw przy ulicy Grunwaldzkiej o specjalistyczne urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych. Na pomysł wpadła mama takiego dziecka, a w sam projekt zaangażowało się wiele innych osób. W budżet obywatelski aktywnie włączyli się niektórzy miejscy radni. Kilku z nich okazało się skutecznych. Radny Tomasz Tobiański złożył kilka wniosków. Trzy z nich, wszystkie na Czyżykowie w okolicy ulicy Orzeszkowej będą realizowane. Z ulicy Ceglarskiej brakuje miejsc parkingowych, postojowych. Nie ma żadnej zatoczki, stąd pomysł na powstanie tutaj parkingu. Jest obiekt sportowy, są działki rekreacyjne, rodzice dowożą dzieci na zajęcia sportowe. Mieszkańcy również borykają się z miejscami parkingowymi, osoby dojeżdżające tutaj na zakupy również nie mają gdzie tego miejsca pozostawiać. Mam wrażenie, że ulica Ceglarska czasami jest na tyle obstawiona samochodami, że jest to ulica jednokierunkowa, stąd pomysł na to, by częściowo chociażby rozwiązać poprzez budowę parkingu tutaj z informacji, które uzyskają w urzędzie miasta. Nie będzie problemu, aby te drzewa zostały wycięte. Widzimy, że dzisiaj chodniki są podniesione, płytki nierówne, korzenie jakby wypychają na wierzchnię. Teren ten by został uporządkowany i, i służyłby mieszkańcom. Zdłuż ulicy Orzeszkowej, od strony Niecki, jest ciąg komunikacyjny, jest chodnik dla mieszkańców Orzeszkowej 1.5 i ten chodnik nie jest oświetlony. Cała niecka do ulicy Reja jest oświetlona, natomiast. Tam, gdzie mieszkańcy uczęszczają jest ciemno, stąd pomysł na oświetlenie tego terenu. Jeśli chodzi o nieckie plac zabaw post od strony ulicy Orzeszkowej bloków 1 również tam ma powstać teren rekreacyjny plac zabaw. Dzisiaj istnieje tam boisko, stół do tenisa, to wszystko jest zdewastowane. Stąd pomysł na to, by była to nowa przestrzeń, nowy plac zabaw, by mieszkańcy mogli korzystać z tego. Ten plac może być początkiem zagospodarowania niecki na Czyżykowie. Być może za kilka lat będzie ona porównywalna z pięknym terenem na Osiedlu Witosa, z którego mieszkańcy Górek są dumni, i starają się wciąż uzupełniać go i upiększać. Dzięki grupce mieszkańców Osiedla Witosa powstał piękny teren zielony, który ma areał 3,5 hektara. Zagospodarowanie zaczęliśmy w 1999 roku. Są tu boiska, tartanowe i piaszczyste, zarybiony staw, teren z ptactwem ozdobnym, plac zabaw dla dzieci i siłownia pod chmurką. Tu będą realizowane następne, kolejne dwie inwestycje z budżetu obywatelskiego. Ogrodzenie i urządzenia dla młodzieży, czyli tak zwane street workout. Będzie cały ten teren ogrodzony. Będą furtki, brama wjazdowa, żeby ewentualnie jakiś tam piach wymienić na placu zabaw dla dzieci i małych. Są tu dwie ulice, a zwłaszcza jedna Bronińskiego bardzo ruchliwa, gdzie jeździ autobus i jest naprawdę duży ruch samochodów. I po prostu trzeba zagrozić ten, ten plac, żeby te dzieci nie uciekały tym mamom. Wiele miejsc, takich jak na przykład ten plac przy ulicy Wąskiej, dzięki budżetowi obywatelskiemu, będzie upiększonych, uzupełnionych, odzyska blask. Niektóre osiedla, tereny, dzięki pomysłom mieszkańców uzyskają nowe funkcje. Powstaną nowe place zabaw, czy na przykład boisko do siatkówki plażowej na bulwarze nadwiślańskim Sambora.